Wiecie, pełne zaufanie, pełna pasja, żadnej już fuszerki na full oddanie tematowi. Dzisiejszy odcinek w całości dedykuje mojej mamie. Jej postawa dzielności i rzetelności we wszystkim, co robiła, ukształtowała mnie od małego i wierzę, że miała największy wpływ na moje życie. Tak to już jest, że te nasze mamy mają taki wpływ przez... To jak nas kochają, czy też niestety czasami jak nas nie kochają. Ale moja mama mnie kochała bardzo mocno, a co więcej, była bardzo wartościowym człowiekiem, jest bardzo wartościowym człowiekiem. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, jak zachowujemy się, kiedy nas nikt nie widzi. Już sam tytuł jest taki troszeczkę denerwujący, no bo już sama myśl o tym, że ktoś mógłby nas obserwować w momencie, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy sami, jest mocno niekomfortowa. Oczywiście, w momencie, jeżeli nasze życie jest, inne, inaczej wygląda, kiedy jesteśmy sami, a inaczej, kiedy jesteśmy przed ludźmi. Zazwyczaj, niestety, tutaj jest taki rozdźwięk. Ale dzisiaj chciałam porozmawiać o tym, w jaki sposób możemy mieć taką zintegrowaną osobowość, żebyśmy byli spójni wewnętrznie, żebyśmy byli tacy sami, kiedy jesteśmy z innymi ludźmi, kiedy jesteśmy w kościele, kiedy jesteśmy przed Bogiem i tacy sami, kiedy jesteśmy w samotności. Żeby nie przełączały nam się tutaj jakieś dwie różne postawy, ale żebyśmy byli spójni, żebyśmy byli jedni, żeby nasze serce było zawsze takie samo. Ktoś powiedział, że można poznać człowieka po tym, co robi w wolnym czasie. I rzeczywiście to tak jest, że kiedy jesteśmy sami, nic nie musimy, nie mamy pracy, żadnych obowiązków, to wybieramy to, za czym tęskni nasze serce. To, co jest dla nas najważniejsze i to określa nas jako człowieka. Pamiętam kiedyś taką historię, kiedy jechaliśmy pociągiem i zdążyliśmy kupić biletu. W kasie i przyszła kondyktorka chciała nam sprzedać bilet. My prosimy o bilet. A ona mówi do nas, że jeżeli chcemy kupić bilet z takim wypisaniem, to on będzie kosztował tyle, a jeżeli wolimy, żeby ona nam nie wypisywała tego biletu, no to będzie taniej. I myśmy od razu wyczuli tutaj o co chodzi. I mówimy, ale czy pani wie, że w tym momencie ktoś nas obserwuje? I ona się tak szybciutko speszyła i mówi: jak to, jak to, kto, kto, kto na nas patrzy? A mój mąż mówi: Pan Bóg. On patrzy na tą całą sytuację, on widzi, co Pani powiedziała. I ona się bardzo mocno speszyła i szybciutko wypisała nam te bilety. Ale ta historia utkwiła mi w pamięci, bo myślę sobie, ile razy ja również nie zdaję sobie sprawy z tego, że świadkiem wszystkich moich czynów i wszystkich moich słów, co więcej, wszystkich moich myśli, jest sam Bóg i całe niebo, i publika jest bardzo szeroka. Czyli nie ma takiej sytuacji, gdzie ja jestem po prostu sama. Nigdy nie jestem sama. Może mi się wydawać, że robię coś pokryjomu, ale Biblia wyraźnie mówi, że Bóg zna nas po imieniu i zna każde miejsce, do którego chodzimy, i wie co robimy, wie o czym myślimy, zna na nas w skrości. Tak więc, co robisz, kiedy ciebie nikt nie widzi? W jaki sposób wypełniasz swoje obowiązki? W jaki sposób pracujesz? W jaki sposób traktujesz swoje dzieci? W jaki sposób myślisz o swojej żonie? Czy pozwalasz sobie na jakieś nieuprzejmości, jakieś burczenie? Na złe humory, czy też jesteś człowiekiem, który cały czas strzeże swoich myśli i swoich czynów. Mistrzem w rzetelnym wypełnianiu swoich obowiązków była właśnie moja mama. Ostatnio zobaczyłam u znajomych, jak mieli niedomalowane do końca komórkę, taką część niezamalowanego drewna. I pomyślałam sobie, u mnie w domu nigdy nie było takiej sytuacji, żeby coś było nie do końca posprzątane, wymiecione, umyte niedomalowane, nieposprzątane. Moja mama zawsze pilnowała każdego szczegółu. I pamiętam, że każda grządka u nas w ogrodzie była wypielona, była zadbana. Każda belka pod okapem dachu była wymalowana, wysprzątana, żadnych pajęczeń, żadnych brudów. Moja mama zawsze pilnowała tego, żebyśmy również my razem z siostrą miały posprzątane swoje pokoje. I to nie tylko tak z wierzchu, ale właśnie we wszystkich kątach. Podłogi zapostowane, kurze wytarte. I ta rzetelność, to takie pilnowanie różnych szczegółów powodowało, że ja uczyłam się, nasiąkałam, że właśnie w ten sposób wykonuje się każdą pracę, że nie ma ciemnych kątów, że nie ma zamiatania pod podłogę, nie ma udawania, że gdzieś tam jest brud, ale ogólny obraz jest ok muszą być wszystkie nawet niewidoczne kąty wysprzątane. To solidne podejście do pracy przejawiało się w każdym aspekcie życia mojej mamy. To jak gotowała obiady, to jak posprzątała kuchnię, to jak potem odrabiała razem z nami lekcje, pilnując, żeby każdy jeden zeszyt był uzupełniony, każda jedna tabelka, żeby wszystko było na tip-top. To jak szyła nasze ubrania, które były zawsze Pięknie zrobione w czasach, kiedy nie było nic, kiedy trzeba było kupować materiały, bo nie można było kupić pewnych ubrań. W szczególności pamiętam, jak kiedyś moja mama przygotowała ubranka dla lalek Barbie, których nie można było nigdzie kupić, ani lalek, ani ubranek tym bardziej. I mama przygotowała po całym wielkim pudle ubranek, które sama własnoręcznie szyła drobniutkie elementy. To wszystko było dopieszczone na ostatni guzik, łącznie z pudełkiem, które. Mieściło te ubranka. Moja mama w taki sposób żyje, i w taki sposób też uczyła nas żyć. Myślę, że taka postawa rzetelności, pilności, dzielności też, bo to się przenosi później na różne wybory i priorytety życiowe. Towarzyszy mi przez całe życie i oddziaływuje na sferę duchową, bo mama nauczyła mnie, że nie ma ciemnych miejsc w moim życiu. Nie mogę myśleć kategoriami, że ktoś czegoś nie zauważy, ktoś czegoś nie widzi. Każda część mojego życia powinna być zadbana. Każda część jest ważna. Każda najmniejsza drobinka jest zauważona, nawet jeżeli nie zauważą tego ludzie, nawet jeżeli zlekceważą ludzie, to Bóg to widzi i Bóg doceni. Moja mama pilnowała wszystkich recept, leków, lekarzy, dzwoniła, prosiła, jeździła, załatwiała i również z długopisem w ręku starała się każdą sprawę tak dokładnie załatwić, jak tylko mogła. W momencie, kiedy mój tata już nie mógł się normalnie odżywiać, przygotowywała takie mieszanki do dożylnego karmienia mojego taty, i to była bardzo precyzyjna robota, bo musiała się odbywać w super septycznych, czystych warunkach, bo to były takie mieszanki żywieniowe, które bezpośrednio były do żyły wstrzykiwane, podawane, więc to musiało być super czyste i było, trzeba było być bardzo dokładnym. Mama przechodziła całe szkolenie, żeby móc to później robić w domu. I pamiętam wtedy taką myśl, miałam, że te wszystkie lata. Precyzji, solidności, rzetelności w życiu mojej mamy, doprowadziły do tego punktu, gdzie mogła usłużyć mojemu tacie i ponieważ była taka w przeszłości, była w stanie teraz wykonywać tą pracę. Wiecie, pełne zaufanie, pełna pasja, żadnej już fuszerki na full oddanie tematowi. I to jest coś, co kształtowało mnie przez całe lata, cały czas imponuje mi najbardziej, bo te obszary, które wydają nam się niewidoczne, są czasami dla Boga najważniejsze. Wierzę, że są najważniejsze dlatego, że Bóg na nie patrzy. Takich ludzi jak moja mama, ja nazywam bohaterami niewidzialnego planu, niewidzialnego, bo ludzie czasami tego nie dostrzegają. Nawet jeżeli dostrzegają, to mogą tego nie doceniać, mogą nie uznawać wartości tego, mogą myśleć sobie: "A ja też bym tak umiał, gdybym musiał". Ale Bóg wie ile to wymaga poświęcenia, ile to wymaga od nas energii i że musimy poświęcić, musimy zapłacić pewną cenę, żeby w taki sposób żyć. I on to docenia. I przyjdzie moment, kiedy takie osoby, ci bohaterowie niewidzialnego planu, zostaną wyniesieni bardzo wysoko. Teraz są niewidzialni. Te wszystkie matki, które opiekują się swoimi dziećmi niepełnosprawnymi, które nie mają ani jednego wieczoru, żeby wyjść, żeby odpocząć, mieć go dla siebie, ale robią swoją pracę rzetelnie, ponieważ kochają, ponieważ są pełne pasji. Te wszystkie osoby, Zostaną w końcu wyniesione wysoko, także zobaczymy je i Pan Bóg wskaże na nie i powie: To był mój sługa wierny. Wierzę, że Bóg promuje nas na bazie naszej dotychczasowej wierności. Czy zwracamy uwagę na szczegóły, czy domywamy nasze garnki do końca, czy sprzątamy naszą łazienkę po wszystkich kątach, czy nasza praca jest wykonana do końca, czy jesteśmy rzetelni, czy jesteśmy wierni, czy zauważamy małe rzeczy? Czy też liczymy na to, że ktoś inny za nas to wykona? Czy bierzemy się za sprawy, które inne osoby lekceważą i uważają, że są ważniejsze, a my je dostrzegamy i my je wykonujemy? Ja wierzę, że to wszystko jest ważne dla Boga. I to jest bazą do tego, żeby Pan Bóg mógł nas postawić wyżej, i dać nam szerszy zakres obowiązków, żeby odpowiedzialność za Boże królestwo i za duchowe sprawy mogła spoczywać na barkach właśnie takich ludzi. Którzy się nie załamią, nie wycofają i nadal będą pilnie wypełniać wszystkie obowiązki bez względu na to, w jakiej pozycji się znajdą. Tak więc, Mamo, dziękuję Ci za to, że jesteś taką osobą dzielną, że jesteś osobą, która jest spójna wewnętrznie, jest taka sama przed ludźmi, taka sama przed Bogiem i że dałaś mi przykład, jak żyć, jak robić wszystko na full, z pasją i dokładnie. I wiem, że Pan Bóg to widzi, że Pan Bóg to docenia. Nie jestem jedyną osobą, która to widziała i na którą miałaś wpływ. A Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku i rzucam wyzwanie. W jakiej dziedzinie, w jakiej sferze swojego życia potrzebujesz większej rzetelności? Pomyśl o tym, że nie ma rzeczy niewidzialnych i że Pan Bóg widzi wszystko. I że nie ma sytuacji, kiedy możesz powiedzieć, nikt mnie nie widzi. Pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia w następnym odcinku. Napisz w komentarzu to, co myślisz, bo zawsze jestem tego ciekawa. I widzimy się już niedługo. Pa, pa, pa.